Czy dziwi mnie nas fakt, że nie pamiętam jaka jest zawartość całej tej paczki, pomimo że zamówiłam ją jakoś 2 dni temu? Nie. Siemuska, z tej strony ten zwy, kolejnym filmiku. Chciałem zwy kolejnym odcinku Cosplayho. Większe rzeczy, jakie tu pokażę, głównie peruki oraz stroje, są jeszcze z zeszłego roku, jakoś tak o 5 miesięcy temu, ponieważ głównie kupiłam je na czas Black Friday, Black Weekend i tak dalej. Po prostu było promocje na stroje, jakoś mi tak działo i kupiłam masę tych stroi. Czekałam trochę jeszcze z tym odcinkiem, ponieważ chciałam wreszcie, aby w jakimś odcinku były też pokazane gotowe już właściwie te cosplaye, czyli nie tylko sam strój i peruka, ale też może wystylizowana peruka albo po prostu właśnie już przymierzony, cały zrobiony cosplay, ponieważ parę już mi się zdążyło, udało zrobić. Zacznę w sumie od pierwszej rzeczy, jaką mam po prostu tutaj pod ręką. Mianowicie zamówiłam sobie swoją pierwszą halkę. To jest do spódnic oraz do sukienek. Ja to używam, głównie potrzebowałam na cosplay Kurumi, tak może bardziej pokażę. A ja to głównie poczułam na cosplay Kurumi, ponieważ chcę wreszcie się zabrać za ten cosplay. Kupiłam go 2 lata temu, a dalej go nie ogarnęłam tak fulla, ponieważ mam i perukę i strój. Jeszcze chcę tam akcesoria tej rewolwery zrobić i ogólnie tam trochę poprzerobić ten strój, aby był bardziej pasował do kanonicznego, tam jakieś tam wstążki doszyć. I chciałam, aby po prostu ta sukienka jednak była taka, skoro tak już jest taki extra ten cosplay, to chciałam, aby ta sukienka też była taka bardziej masywna, jakby wiecie, no po prostu miała większą objętość, więc chciałam spróbować z halką i god damn it! Nawet nie spodziewałam się, że tak zajebiście będę się czuła w tej sukience wtedy razem z tą halką, więc to jest mega zabawa. Więc ta halka na pewno mi się jeszcze przyda i przy okazji mam taki wzór, kiedy będę chciała sama już szyć halki, to jak właściwie dokładnie to zrobić. Ale to jest wielkie, tylko problem jest taki, że teraz nagrywam wszystko, mam czarne na sobie, czarna halka i tak dalej, czarny tłum, więc to nie za bardzo widać, ale... Jakoś się postaram to ogarnąć. O mój Boże, kto jest ten? O mój Boże, ale śmiesznie. Jo, ale śmiesznie. O mygi, ale zajebiste. Okej, okay, ale to jest śmieszne uczucie jednak mieć tę halkę. Takie... I teraz będę mogła w sumie ogarnąć, jak to ma jeszcze być, żeby dać to coś tu na górze. I teraz będę mogła ogarnąć, jak tą kokardę zrobić w końcu, bo tą kokardę chcę zrobić osobno. O mygi, ale mam teraz taki wielki bat. Okej. Okay. Żyłam jak na razie tak mniej więcej ten kostium. O mój Boże, ja wiem, to jeszcze jest za wysoko i nie wiem dokładnie, jak to jeszcze ma być, czy na biodrach, czy na bardziej talii, czy gdzie, które to jest, które w ogóle. Ale o mój Boże, ale się zajebiście czuję w tym teraz. Teraz będę mogła się już zabrać za ten cały kosmiej, bo napisie zabiorę za górę ten luźny tutaj oraz wycięcie trochę jeszcze tyłu. Ale o mygi, nie wiem teraz jak się pokazać. Bardziej wysoko, jakby ten, z nogami. Ale o mygi, ale zajebiste. Okej. Przechodząc już właściwie do peruk. Pierwsza jest to postać, która jest dosyć teraz popularna, w sensie bardziej to anime. Mianowicie Jujutsu Kaisen i... Tutaj mam perukę na Yuji Itadori, chociaż ja to bardziej, na pewno zrobię też Yujiego Itadoriego po prostu na początku. Taki fajny fluffy wig, wiadomo jest tutaj masa włosów i właściwie będę musiała to mocno przyciąć. Na początku na pewno zrobię Itadoriego, tak dla zabawy, a potem właśnie zrobię główną postać, którą chciałam, na którą kupiłam tą perukę, mianowicie Sukune. Sukuna? On tak się nazywał? Chyba tak. No, ogólnie fajne, takie mega fajny, przyjemne. Tylko też właściwie go myłam, ponieważ miał taki dosyć taki specyficzny zapach, kiedy otworzyłam tą siatkę z peruką, ale no już umyty, więc teraz trzeba tylko trochę wystylizować. Następna peruka jest na postać, której też jeszcze nie zrobiłam, mianowicie Sangwoo z Killing Stalking. Głównie go chciałam, bo chciałam ogólnie zrobić Sangwoo, czyli tak średnio chciałam. Chciałam go po prostu spróbować i na Halloween szczególnie, dlatego w sumie to też jest akcesoria, co miałam później pokazać, też kupiłam. Kij baseballowy, taki zwykły, po prostu jakiś tam był sklep na Allegro z takimi halloweenowymi rzeczami za parę złotych. Więc przy okazji też wziąłam zwykły kij, którego jeszcze też nie użyłam. I przy okazji głom, który użyłam do mojej postaci Alana, mojego OC, którego muszę nad nim trochę popracować. To jest taka peruka, oczywiście nie jest jeszcze nic wystylizowana, przymierzyłam ją tylko raz. I głównie co chciałam zrobić, co myślę, że nawet w opinii właściwie była jedna osoba, co zrobiła z tego perukę na Chanwoo z BG Alex. Ja Chanwoo uwielbiam, więc chciałabym zrobić jego cosplay, natomiast właśnie widziałam jaką perukę. Jak zobaczyłam Sangwoo, tą perukę na Sangwoo, to... ale śmieszne. To od razu pomyślałam, że w sumie można było coś wykombinować, więc tu jeszcze zobaczę. Raz tego przymierzyłam, zobaczę czy się nada. Myślę, że jak się pokombinuje, to coś może z tego wyjść, także na prostu perukę na Sangwoo. Postać Harukato
z anime Bones Unlimited, czyli dosyć popularne anime w zeszłym roku na wakacjach, tak sobie nie pamiętam nawet kiedy to było, tak na wakacjach na pewno oglądałam. To w sumie razem chyba z Sangwoo zamówiłam. Także tu jest troszkę ciemniejsze na dole i jaśniejsze tutaj. Mojej mamie się spodobała ta perukka i też ją przymierzyła. I też koronkowa siatka. Taki w sumie to właśnie dosyć taki fajny, gęsty ten wig. Tylko też jeszcze go nie przemierzyłam. Kolejny jest na postać, której z anime, którego jeszcze nie oglądałam. Też jest dosyć, też jest popularna właściwie teraz. Mianowicie Tsuchigomori z Toilet Bound Hanako-kun. Jak zobaczyłam właśnie design tej postaci, to wiedziałam od razu, że chcę go kospić. Natomiast anime jeszcze się nie zabrałam, ale mam w planach obejrzeć. I też jak Cielak właśnie obejrzała to anime i się zapytałam jej, czy jest jakaś postać, która myśli, że by mi pasowała albo polubię i bym chciała kospić, to powiedziała, że najbardziej właśnie ten ziomek by pasował, więc myślę, że dobrze trafiłam i dobrze wiedziałam, że jednak go polubię. Także zobaczymy, co będzie, jak to w końcu obejrzę. Wreszcie jakaś postać, której właściwie cosplay zrobiłam. Mianowicie moja druga peruka na Yuria. Ona jest taka fake! Po prostu fake! Po prostu jest tak gęsta, ma tyle włosów. To jest troszeczkę jakby są krusze chyba z przodu, więc właściwie łatwiej jest ten jakby przydziałek taki zrobić. Ale tak to są właśnie wszędzie wokół są włosy i jest siatka taka różowa, beżowa, taki brudny róż właściwie koronkowa. I to jest właśnie na Yurio i Boże, ja tak pokochałam teraz właśnie cosplay Yurio. To ostatnia jeszcze taka losowa peruka. To jest taka mega długa, którą kupiłam też wtedy na Halloween, która miałam, to jest taka zwykła czarna z Allegro tym razem, ponieważ chciałam zobaczyć właśnie kupić coś z Allegro, bo parę osób się mnie pytało, czy kiedykolwiek zamawiałam z peruki z Allegro. I pierwszy raz właśnie zamówiłam, jest mega długa, strasznie. Także to też nie jest jakaś najlepsza w jakości, ponieważ to jest taka zwykła siatka. Ta peruka była fajnym dawcą, ponieważ ona jest mega długa, więc była kawałek ucięłam na moją drugą perukę, którą zaraz zobaczycie. Także w sumie jedyny plus chyba Allegro to, że jeżeli chcecie na przykład szybko potrzebuje perukę, to można zamówić. Ostatnia peruka, zanim przejdziemy do jednej z moich ulubionych serii aktualnie. Mianowicie to jest peruka na postać na taką moją dream cosplay, wymarzony cosplay od jakiegoś czasu. 2 lat? Nie wiem, chyba tak. Jak tylko zobaczyłam zioma, wiedziałam, że chcę go kospić, ale przez to, że to jest ten strój potrzebowałam, który... No potrzebowałam po prostu full strój, który jest właściwie tutaj. Trochę mi zajęło, a mianowicie jest to z Ovarino Seraph. Lacus Welt, chyba? Lacus Welt. Wiecie, na razie też nie wystylizowana, ale jest właśnie też dobrej jakości tutaj. Krąkowa siateczka, fajny, taki gęsty też. Krótki właśnie fioletowy wig z jeszcze tutaj dodatkową kitką, której teraz nie będę wyciągać z tej tego. No wiadomo, się doczepię. Tylko te gumki będę musiała tutaj skrócić, trochę natyzować tą kitkę, aby miała większą jakby taką objętość i bardziej było mi widać. Ale Jezus, Maria, będę mogła zrobić wreszcie jako cosplay. Także wreszcie będę miała jeden z moich wymarzonych cosplay. I więc też nie mogę się doczekać, aż będzie już ciepło, aby móc wyjść i porobić jakąś sesję na dworze. Teraz przechodząc do mojej ulubionej aktualnie serii, gdzie też mam teraz chyba 4 będą peruki, jakoś tak. Pierwsza jest to peruka na Akte Gawę i to jest ogólnie teraz będzie seria Bungo Stray Dogs. Pierwsza jakaś peruka, którą właściwie jakoś wystylizowałam, chociaż tu głównie po prostu przycięłam grzywkę, skróciłam oraz wyprostowałam te cuśki białe. Także strój właściwie tutaj macie pokazane jakby tak na razie jakby bardziej część z twarzą i tak dalej, z peruką. Także ja jestem mega zadowolona z tej peruki, też jest właśnie koronkowa siatka, którą średnio jakby widać. I no ogólnie nie, jestem mega zadowolona z mojego Akte Gawy. Jakby wiem, jeszcze chcę tam ulepszyć parę rzeczy, ale ogólnie się cieszę, że mega fajnie się czuję w tym cosplayu. Skoro jest Akte Gawa, to teraz możemy przejść do Asushiego, którego się nie spodziewałam, żebym w ogóle kospiła. Ale tak dla... Nie pamiętam właściwie, aha, bo ja go chciałam kospić tylko dlatego, że skoro mam płaszcz na Akte Gawę, to chciałam zrobić tę wersję z właśnie tego fragmentu z trzeciego sezonu. Tylko dlatego chciałam, ale w sumie zrobiłam ostatnio jego cosplay. I też się mega w sumie tak silnie na początku, ale do zdjęć w sumie i TikToków właściwie, bardziej do TikToków się fajnie bawiłam właśnie w Asushi, bo to jest jednak takie lżejsza postać, jakoś tak, nie do końca, ale bardziej wiadomo o co chodzi. I że strój i też jakoś tak fajnie, zabawnie jest. To było strasznie, ponieważ pierwszy raz w życiu marudziłam, że peruka jest za... gęsta i tu właściwie z tej peruki czarnej z Allegro właśnie doczepiłam ten kawałek, tutaj po prostu doszyłam. Tu. I trochę było zabawy, ponieważ no, wygląda ta peruka fajnie i jak sama zna w sobie albo na stojaku, statywie, czy tam w głowie steropionowej. Natomiast kiedy mam już ją na sobie, czy właśnie jak moru, to właśnie był problem. Myśmy cały dzień spędziły chyba na właśnie tej peruce, bo kurde, nie wiem, albo jeszcze stąd może
wyciągnę parę tych warstw, tych włosów, aby po prostu była taka mniej tych włosów, jakoś tak fajnie się układało, bo to jest taki hełm normalnie się czuję, jakbym miała na głowie. Więc jeszcze zobaczę, co z tą peruką zrobię, czy coś cokolwiek zrobię. A jak na razie to w sumie jest fajnie. Następna peruka jest to peruka do Kyoki z też Bungo Stray Dogs. Ponieważ jest Kyoki, ja tak uwielbiam tę postać. Tutaj właściwie to kupiłam razem z całym strojem, więc spoiler, co będzie następne. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie za długi i go nie będę musiała dzielić na dwie części. To są właśnie dwie kiski. Ona też przyszła razem z chyba kwiatkiem i opaską. I też właściwie do samego stroju, tam była jeszcze druga chyba też para kwiatków, ale trochę innych i opaski. Jakby tak wygląda ta peruka. W ogóle ta peruka była strasznie jest strasznie taka gęsta, mega dużo wysuma. Dodałam tutaj białe kwiatki i to muszę zdecydowanie, będę musiała ją trochę stylizować, bo była z przodu jakby... Tutaj będzie, no trzeba jakby jest stylizacja, dałam tą białą, cięższą opaskę. I tu jest mały taki ten, ale to śmiesznie wygląda. Przedostatnia jest Yosanu. Z Yosanu też się zastanawiałam, ponieważ bardzo chciałam robić jej cosplay, to jest jedna z moich ulubionych postaci. W ogóle... Tak. A to właściwie jest tutaj też jej spinka z motylkiem. I właściwie zabawne jest to, że troszkę inaczej ta spinka wyglądała na zdjęciu z tą peruką. Wyglądała inaczej, na jakby takiej troszeczkę gorszej jakości, w sensie bardziej prosta była. I byłam pozytywnie zaskoczona, że to jednak ta jest, ponieważ osobno też można było kupić tą spinkę, ale była strasznie tam droższa, więc wolałam po prostu kupić całą perukę razem z tą spinką. Ta peruka i peruka na Atsushi'ego jest od tego samego sprzedawcy i to są właściwie peruki, które wiele razy, i nawet nie wiem, czy Lakus też nie jest, które kupiłam, już parę peruk miałam wcześniejszych, więc nawet już tak bez opinii, po prostu nawet jak nie było opinii chyba na tej peruki, po prostu wzięłam, bo wiedziałam, że sprzedawca ma zajebiste po prostu produkty i naprawdę jestem mega zadowolona z tej peruki. Też próbowałam chyba tylko trochę podciąć, tam wytykować, wyprostować, ale no. Krągowa siatka, mega gęsta, mega naprawdę gęsta, tutaj właśnie nigdzie nie widać w ogóle peruki, siatki pod peruką. No jest tak gęsta ta peruka, jest tak świetna. Także też nie mogę się doczekać Yosanu, bo Yosanu się zastanawiałam, czy chcę ją zrobić, ponieważ bardzo chciałam jakąś żeńską postać z Bungo Stray Dogs zrobić, ale bałam się, że ją zepsuję, w sensie, że nie będę się dobrze czuła w tej postaci, a więc to zobaczymy, co będzie. Aktualnie to w ogóle się bawię, jakby były cosplaye z Bungo Stray Dogs postaci, były kurwa Pokémonami, chcę zebrać wszystkie. Także postaci właściwie jeszcze dużo pewnie zrobię z Bungo Stray Dogs, szczególnie jak wyjdzie nowy sezon. Bo już po samej mandze mam jeszcze kilka planów. Okej. Okay. Ostatnia już peruka również z Bungo Stray Dogs, jest to peruka Nagin. Nie jest to docelówka, ponieważ docelówka, jak znalazłam wreszcie docelówkę, bo wiedziałam, że gdzieś tam była, to była tak droga i po prostu same porównanie, nie wiem czy to daję mam screena, porównanie tej peruki Nagin do peruki na Momo z Boku no Hero Academia, które właściwie są prawie że identyczne. To naprawdę byłam w szoku, więc po prostu wzięłam na Momo, bo nie chciało mi się bawić za bardzo, chociaż wolałam chyba kupić już Lace Fronta, ale Lace Fronta są strasznie drogie, więc po prostu wzięłam jak na razie tylko tą na Momo, więc trochę muszę wystylizować, aby tutaj trochę ten przód, fajnie właśnie, że to one mają na tą samą stronę, więc tutaj się nie ma co martwić, tylko muszę troszkę poprawić tę perukę, też jest koronkowa siatka, jak się nie mylę. Tak, koronkowa siatka. Nie, się nie widać. Oraz właśnie kitka, którą też muszę natizować. Bo Momo chyba to właściwie ma jakoś tak w dół. Mogłabym sobie zrobić cosplay Momo, ale z drugiej strony jakoś tak nie jest to jakaś ulubiona postać, więc raczej nie. Bo jakoś tak w dół. A na Gin będę musiała natizować i na sprayem dać dużo, aby się trzymała i była tak w górze i byłem właśnie jeszcze widać. Taka mała jakby przerwa od właściwie stroi. Pójdziemy sobie teraz do makijażu, z czego nie ma dużo. Theatric Professional Makeup Fixing Spray, czyli po prostu utrwalacz do makijażu, ponieważ jednak ja chciałam go kupić, ale dopiero gdy otworzą konwenty, aby na konwent cały mieć po prostu dzień konwentu, to jednakże to też jest fajne, kiedy ma się farbę do skóry i to można wtedy psiknąć i jest takie mniejsze ryzyko, że ta farba się zetrze. Poza tym, jednak jak czasami robię cosplay i robię TikToki, to jednak spędzę na tym prawie całe to kilka godzin, więc myślę, że jednak to się przyda. I co się z tym wiąże, to jeszcze wzięłam, ale mi się łapa częściej, taki coś? Chciałam inny, ale tamten inny był jakiś taki dziwny skład miał, więc wzięłam ten, aby też był ten chyba tańszy. Jakiś też po prostu, nie pamiętam jak się nazywa, ale to co się daje, taka baza jakby? Perłowa, wyrównująca kolory baza pod makijaż, dokładnie. W sumie tylko raz chyba używałam, do cosplayu Chewy ostatnio. Eyelinery, potrzebowałam brązowy eyeliner, ponieważ do męskich postaci nie chcę używać aż tak ostrego czarnego eyelinera, więc bardziej używałam wtedy cieni po prostu, albo kredek. Zwykły liquid
eyeliner, ponieważ stwierdziłam, że bardziej mi się bardziej jednak lepiej, jednak łatwiej mi się tym robi, szczególnie jak daję na warstwie. Właściwie czasami nie daje rady, więc właściwie ten likwidowy już bardziej wtedy się nadaje, bo ten czasami jakby się wysusza szybko, kiedy daje na po prostu na jakiś cień. Chciałam też kupić sobie, który mi jedna osoba na Discordzie poleciła, podkład, chyba to jest Dermacol, który jest ponoć mega właśnie taki porządek i żeby zakryć właśnie brwi, ponieważ mam właśnie ciemne brwi i mam problem kiedy szczególnie właśnie do aktegały. Dlatego pewnie jest gole, przynajmniej połowę. Ale niestety akurat w Rossmanie, mimo że pisało na stronie, że jest, to niestety już nie było, ponieważ pani tam powiedziała, że to było tylko takie jednorazowe i już właściwie się wysprzedało. No to trudno, to mówię, może zamówię tam kiedyś. O, widzę siebie poczwórnie, popięknie. Nieważne. I ostatnie co jeszcze wzięłam, to jest taki ostatnio w sumie było po prostu po promocji, tak jak zobaczyłam takie coś takie, może się przydać, bo było w sumie na promocji, więc no. I to jest paleta korektorów. Właściwie korektorów i chyba właściwie highlighter jeszcze, no i to w sumie działa na tej zasadzie. Nigdy zawsze się zastanawiałam jak to działa, dopiero jak przeczytałam instrukcję to ogarnęłam, że to jest na podstawie dopełniających się barw, tak to się chyba nazywa. Czyli tam po prostu gdzie rosła to od razu, no na pewno. Nie używam tego jeszcze, bo nie wiem jakby, jeszcze do końca nie wiem, muszę obejrzeć jakieś poradniki. Jak to działa, czy to faktycznie coś daje, to ja nie wiem, ale pewnie tak, skoro to używają to pewnie coś daje. Przechodzimy do stroi, to na tym się znam.